ponad 2-milionowe miasto. Miasto Trypolis, stolica libijskiego państwa. 10 lat po Kaddafim. A to, co widzisz, to słynny i największy tutaj zabytek, łuk Marka Aureliusza. Ta piękna uliczka z dużą ilością łuków jest nazywana francuską. A wszystko z tego powodu, że znajduje się tutaj francuska ambasada. Ten francuski konsulat został założony w pierwszej połowie XVII wieku. Był pierwszą placówką dyplomatyczną w całej Afryce. Bank rzymski. A ten pomarańczowy budynek to Muzeum Sztuki. Malarstwo. Uliczki mogą być i takie wąskie. Ta nie ma więcej jak 2 metry. Stare miasto jest niskie. Nie ma tu nowoczesnych budynków. A te nowoczesne, które są, to można zauważyć, że ostatnio budowano 10 lat temu na nich. Stoją dźwigi i sobie stoją od 2009 roku. Typowy sklep złotniczy. Pewnie wiesz, dlaczego ozdoby te złote są w krajach muzułmańskich tak duże i ciężkie. Libia miała różne okresy w swojej historii. Zaczęło się oczywiście od Fenicjan, potem Rzymianie, ale byli również Turcy. To był turecki hotel. Na końcu byli Brytyjczycy, a po II wojnie światowej był to już samodzielny kraj. Na suku, na największym bazarze w Tripolisie jestem wieczorem. Bazar się zamknął. Może i dobrze, bo mogę wyjąć kamerę. Inaczej bym tu kamery prawdopodobnie nie mógł wyjąć w ogóle. Z uwagi na ludzi. To także jeden z większych zabytków tutaj. Turecka wieża zegarowa. A tak w ogóle to okres turecki był tutaj od wieku XVI do XVIII. Patrzysz w tej chwili na główny meczet w Trypolisie. Meczet Ahmeda Paszy. Trypolis o poranku. Trypolis, który jest otoczony wojną. Miasto, w którym jest oblegane międzynarodowe lotnisko. Państwo, w którym trwa wojna domowa. W którym walczą o władzę. Miasto, które obecnie liczy około 3 milionów mieszkańców, ponieważ napływają do niego ludzie z pustyni, ale także z innych saharyjskich krajów. Miasto jakby trochę przysypane piaskiem. Widać to na ulicach i na samochodach. W lipcu, w lecie temperatura dochodzi tutaj do 40 stopni. Ale również jest to miasto, które ma niedokończone inwestycje. Na wprost tymi dźwigami to jest budowa hotelu, która skończyła się w roku 2009. I z dachu hotelu widzę również port i kościół katolicki. W tym państwie jest także kłopot. Kłopot z prawie wszystkim. Jest problem z wodą, jest problem z prądem i z wieloma innymi brakami. Oferta na bazarze i w sklepach także nie jest zbyt wielka. Jak na kraj arabski oczywiście. Leptis Magma. Miejsce na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Są to ruiny z czasów rzymskich.
Patrzysz w tej chwili na łuk triumfalny rzymskiego cesarza Septimiusa Severa. Aby tu przyjechać, trzeba pokonać 120 km drogi od Tripoli w kierunku wschodnim do miasta Al-Hums. Miasto liczy 200 tysięcy mieszkańców, a ruiny znajdują się w jego pobliżu. Mówi się, że te ruiny należą do najlepiej zachowanych ruin rzymskiego miasta. Osoba siedząca to cesarz, a z lewej strony jego żona. W tej części miasta znajdowały się przede wszystkim miejsca publiczne, takie związane z czystością. Na pierwszym planie masz na przykład toaletę. W środku znajdował się gimnazjon, czyli miejsce do uprawiania sportów. Również odbywały się tutaj zawody. Rodzaj stadionu. Bardzo dobrze zachowały się również łaźnie Hadriana. To tutaj. Na końcu był basen. Tutaj był basen z zimną wodą. Możesz spróbować poczytać. To wyżej to jest biblioteka, a obok niej toaleta. Toaleta prawie kompletna. Tam siedzieli, z przodu mieli rzeczkę z czystą wodą. I dookoła było 70 miejsc do siedzenia. Tutaj było miejsce poboru wody do picia. Forum Romanum, czyli miejsce spotkań z czasów tego cesarza rzymskiego, czyli początek III wieku. I jak patrzy się na to miejsce, w uszach dzwoni tylko cisza, jakiś ptaszek albo trochę wiatr. I jeszcze jedno rzuciło mi się tutaj. Tutaj nie ma ani jednego turysty. Normalnie byłoby ich w takim miejscu setki, jeżeli nie znacznie więcej. Jest oczywiście i wężowa lady. Meduza. Około 1700 lat temu pod arkadami znajdowały się sklepiki. Sklepiki, miejsca handlu. Miejsca, gdzie ludzie przychodzili po to, żeby się zabawić. Wybacz mi, widzu, że bardzo mało pokazuje ludzi i żywego miasta. A wszystko dzieje się z bardzo prostego powodu. Nie mogę fotografować. Zakaz fotografowania. Prawie wszędzie, gdzie są ludzie i prawie wszędzie, gdzie są jakiekolwiek budynki użyteczności publicznej.
stare forum jest datowane na połowę I wieku przed naszą erą. Były tutaj trzy świątynie: z lewej Bachusa, w środku Augustusa, czyli cesarza, i z prawej Herkulesa. Zaraz za ruinami, na ich skraju, jest wybrzeże morskie. A stąd ładny widok na Al-Hums, 200-tysięczne miasto. Morze Śródziemne, ale plaże występują stosunkowo rzadko. Plac targowy, market. Teatr. Jednocześnie arena. Jak znam tamte czasy, odbywały się tutaj sztuki dla ogółu typu artystycznego, ale także walki. Okazuje się, że Leptis Magma posiadało także arenę dla gladiatorów. Arena pracowała pomiędzy I wiekiem przed naszą erą do IV wieku naszej ery. Wtedy, kiedy religia chrześcijańska stała się oficjalną w Cesarstwie Rzymskim i zabroniono tego typu rozrywek. Ta arena była przeznaczona dla 5000 oglądaczy, widzów, a po rozbudowie dla 16. Patrząc na tę budowlę, dochodzę do wniosku, że na tym stanowisku archeologicznym nie odkryto jeszcze wiele miejsc. Spójrz tam na dół. To jest ładnych paręnaście, może 20 metrów w dół. Było to przejście pomiędzy hipodromem a areną gladiatorów. W tamtą stronę. Szacuje się, że 40% tego terenu nie zostało jeszcze poznanego.